Cześć, dzień dobry. Fajnie, że mnie słyszysz. To jest bardzo dobrze, bo to się przyda, jak będę mówił. Ja się nazywam Jakub Barański, mam ksywę Szansu. Przyjechałem tutaj z Lublina, udziałem sobie w takiej grupie, która się nazywa Lubart. Ja w ramach tej grupy tworzę larpy, organizuję larpy, gram larpy i staram się te larpy trochę popularyzować. A dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o procesie nauki gracza larpowego. Szczególnie o tym, jak o tej nauce, jak tę naukę wciągnąć już do samego larpa. Proszę dalej. Okej. Okay. To jest takie pytanie, którego bardzo nie lubimy wszyscy. Ja nie chcę tutaj ustalać definicji, bo nigdy w życiu tego nie zrobimy, ale chciałbym powiedzieć na potrzeby tej prelekcji, jak chciałbym scharakteryzować LARPa. LARP to dla mnie, na potrzeby mówienia o nauce gracza, jest takie środowisko, taka gra, którą projektuje twórca, twórczyni i potem do tego środowiska zaprasza gracza. Musi mu wytłumaczyć, jak w tę grę ma grać, o co tam chodzi, dlaczego on ma w nią grać. Ważne dla mnie jest też to, że mamy stosunkowo mało larpów zrobionych, wiecie, według szablonu. Zasady w larpach się zmieniają, twórcy wprowadzają mało rzeczy. W mojej ocenie całkiem rzadko się zdarza również, że jeden twórca, robiąc swoje kolejne gry, trzyma się, wiecie, jakiegoś jednego zestawu rzeczy, zasad, mechanik, jednego zestawu rzeczy, które on musi tego gracza nauczyć. W związku z tym, przy każdym swoim projekcie, przy każdej swojej grze, tego gracza musi od nowa nauczyć, jak grać w jego grę. A co ma to gracz? Czy gracz jest zainteresowany tym, żeby uczyć się, jak grać w grę? Czy gracz jest zainteresowany tym, żeby zdobyć jakieś umiejętności? Co on tam tak naprawdę chce? Różne są powody, dla których gramy larpy, ale najważniejsze jest taki, czy chcemy zagrać w grę. Nie gramy raczej w grę po to, żeby się nauczyć umiejętności potrzebnych do gry. Nie gramy raczej w większości w gry dlatego, żeby uczyć się tych nowych rozwiązań, żeby uczyć się naszych nowych mechanik. Najczęściej wydaje mi się, że naszym celem jest właśnie zagranie w grę. Może dlatego, że chcemy poczuć emocje, może dlatego, że chcemy, odejrzeć przygodę, ale raczej nie gramy w larpy dlatego, żeby nauczyć się zasad potrzebnych do ich nagrania. Chyba że naszym hobby jest zbieranie i kolekcjonowanie mechanik larpowych i poznawanie tego, co się działa, ale wydaje mi się, że najczęściej to znaczy co nagramy w grę, a nie nauka tej gry. W związku z tym, jak powiedziałem, za każdym razem musimy nauczyć gracza grania w grę, a ta nauka dla niego nie jest celem samym w sobie. Jeżeli go przekonamy, że on się powinien nauczyć naszych zasad, naszej propozycji, żeby efektywnie zagrać w grę, to fajnie, ale to nie jest to, po co on tam chce być. A zamiast gry, czy razem, żeby zagrać w grę, on często dostaje od nas mnóstwo rzeczy. Dostaje od nas dokumenty projektowe, dostaje od nas podręczniki. Czasami dostaje od nas wielotygodniowe, bądź nawet wielomiesięczne warsztaty, szkolenia, dostaje od nas jakieś briefingi, dostaje od nas całkiem często warsztaty przed grą. Całkiem popularne staje się rozwiązanie, w którym warsztaty przed grą trwają dłużej niż sama gra. Więc musi zrobić strasznie dużo rzeczy, strasznie wiele drogi przejść, zanim on będzie mógł zagrać w tę grę, zanim się jej nauczy, jeżeli go do tego już w ogóle przekonajcie. W tych wszystkich procesach jest sporo rzeczy, które mogą albo graczowi, albo nam twórcy nie pasować. Musimy poświęcić na to bardzo dużo czasu, jeżeli mówimy o warsztatach, czy szkoleniach, czy umiejętnościach, które gracz rzeczywiście musi zdobyć. Na przykład musi się nauczyć walczyć, albo musi się nauczyć tańczyć. Jeżeli chcemy, żeby posiadał prawdziwe umiejętności, to jest mnóstwo czasu. Jeżeli dajemy graczowi dokument projektowy albo podręcznik, to dajemy mu spisany tekst, który on poznaje i nie mamy pewności, czy on go przyswoi tak, jak my chcemy. W końcu dajemy różne materiały wielu graczom, a oni je interpretują. Słowo pisane jest zawodne, trwa to czas.
w końcu mamy czasami, musimy sobie radzić z takim trendem, że gracze są zniechęceni warsztatami. Oni nie chcą przyjść na larpa z 2 czy 3 godzinnymi warsztatami, bo oni chcą grać w grę. Wiecie, to też taki trend na konwentach, na niektórych wciąż jeszcze jest, że zgłoszenie larpa wymaga podania czasu trwania larpa oraz czasu trwania warsztatów. Więc te rzeczy traktujemy i jako twórcy, i jako organizatorzy, i jako gracze bardzo rozdzielnie. I moim zdaniem jedna jest dużo bardziej atrakcyjna i wartościowa dla gracza, który chce zagrać w grę, niż druga. Więc musimy często poświęcać energię na to, żeby przekonać go, że warsztaty są potrzebne, że są ważne, że on powinien wziąć w nich udział. A no i dochodzimy do sytuacji, w których, wiecie, czasami gracze wyśmiewają te warsztaty. Mówią, nie chcę brać udziału w warsztatach. Po co one są? Ja chcę zagrać w grę. Wyżej, proszę. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Ideą, którą chciałbym Wam tutaj zaproponować, jest wciągnięcie całego tego procesu nauki gracza, albo jak najwięcej, najmniejszej jego części, już do samej gry. Nie poświęcajmy tyle czasu na to, żeby mówić graczowi, jak zagrać grę. Myślmy o tym, jak wymyślić grę, tak, żeby to nie pierwsze fazy, albo i kolejne fazy, uczymy gracza, jak to zrobić. Nie myślmy o tym, że mamy warsztaty i grę, albo dokument projektowy i grę. Myślmy o tym, że wszystko to, cały ten proces, który przechodzi przez gracz, to jest jedno doświadczenie. Nazwijmy go grą. Ciągnijmy te warsztaty w cały proces, który projektujemy i twórzmy z tego całościowo larpa. Zastanówmy się, jakie mogą być tego zalety. Oczywiście możemy skrócić ten czas, który gracz albo twórca musi poświęcić na to, żeby nauczyć grać się w grę. Bo ograniczamy go do czasu trwania gry, może eliminujemy długie warsztaty, podręczniki, które pokazujemy mu wcześniej. Jeżeli robimy to w trakcie gry, to prawdopodobnie mamy już wszystkich graczy razem, więc być może poziom ich wiedzy będzie łatwiej wyrównać, tak żeby oni wszyscy interpretowali nasze zasady w taki sam sposób. Poświęcamy na to mniej energii, mniej czasu, mniej być może będzie to komunikat zawodny, jeżeli będziemy go przekazywali graczom w zaprojektowanej grze, a nie tekstem kiedyś wcześniej. To wariant optymistyczny, ale jest to wariant pesymistyczny, ponieważ gra już trwa, nie komunikujemy się już tak naprawdę z graczami, tylko bardziej postacią coś dajemy, coś im pokazujemy, to ta komunikacja jest już utrudniona, bo jest trudniej zadać pytanie, jak coś działa, bo nie mamy czasu na poprawki, jeżeli okaże się, że nie uczymy tego naszego gracza dostatecznie dobrze. Jest ryzyko, że coś pójdzie nie tak, a my, jeżeli nie jesteśmy w danej grze reżyserem, który bardzo aktywnie wpływa na grę, to możemy być poza tym zaprojektowanym środowiskiem gracza i mieć na niego bardzo ograniczony wpływ. Ok, to przejdźmy teraz przez parę elementów, parę rzeczy, których moim zdaniem najczęściej się zdarza, że uczymy graczy. I zastanówmy się, co tam jest potrzebne i czy możemy spróbować wciągnąć to w grę. Jak to zadziała, jak to poprawić, co zrobić, żeby graczom nie tłumaczyć tego wcześniej, tylko żeby było to dla nich już doświadczenie w grze, żeby było dla nich bardziej atrakcyjne, żeby zajmowało im to mniej czasu. Pomyślmy, czy to jest możliwe, jakie tam są zagrożenia, jakie zalety. Najczęściej na początku przy grze myślimy o jej zasadach, o jakichś prawach, które gracz musi przestrzegać, bądź musi postępować według jakichś praw. W większości takich ustalonych zasad chcemy, żeby gracze znali je od początku, bo na przykład ustalamy poziom kontaktu fizycznego, czy jakieś zasady walki i rzeczy, które gracze będą robić od początku gry. Ale możemy pomyśleć o jakichś eventach czy rzeczach typu questy, które dla graczy będą istotne dopiero w trakcie gry i możemy dopiero wtedy im je przekazywać. Na przykład, jeżeli mamy zadanie na larpie biternym, to możemy je przekazać graczom in-game jako list sprawdzone, polecenie, które dowódca odczyta w trakcie gry. Czy jest ryzyko?
Oczywiście, bo musimy być w 100% przekonani, że to jest dobra, sprawdzona zasada, że nikt nie zajmie, że wszyscy będą wiedzieli, jak to działa. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy takich zadań, takich questów dużo, to nie władujemy graczom do głowy 5-10 przed grą, zanim się wszystkie pomylą, tylko będziemy umieli w konkretnych momentach gry podawać po to, żeby oni wtedy według nich postępowali. Dobrze? Często na grach potrzebujemy umiejętności, faktycznych umiejętności. Mówiliśmy wcześniej o walce czy o tańcu. To są moim zdaniem aktualnie najbardziej popularne w naszym środowisku. Mamy dużo lat komputernych, mamy lampy balowe, na których chcemy, żeby jednym z elementów gry było to, że gracze walczą bądź gracze tańczą, ale to może być dowolna inna czynność. Gracze najczęściej uczą się tego przed lampem. Jest to moim zdaniem bardziej widoczne w tym przypadku tańca, kiedy te warsztaty tańca są naprawdę popularną rzeczą przed balami, przed różnego rodzaju imprezami. No i tam duży problem z tym, czy uczyć graczy tańca, czy uczyć graczy odgrywania tańca. Jest w tym sporo kłopotu. A dlaczego, jeżeli chcemy, żeby na naszej grze postaci tańczyły, to nie możemy uczyć tańczyć postaci? Dlaczego mamy uczyć tańczyć graczy przed grą i mówić im, zwykle popraw się, stresować tych graczy, a jeżeli chcemy, żeby ten tekst tam był, możemy to zrobić wszystko w grze. Zaprojektować nasz bal tak, żeby rozpoczynał się od nauki tańca dla postaci. Zamiast brać udział w warsztatach tańca dla graczy i znowu przeżywać te kłótnie, czy chcemy grać taniec, odgrywać taniec, naprawdę tańczyć, poprawiać się, spinać, patrzeć kto tańczy lepiej, a kto gorzej, możemy od razu uczyć tańca nasze postaci. Będzie tym postaciom łatwiej zaakceptować, że popełnią jakieś błędy, będzie tym osobom łatwiej czerpać rozrywkę z tego czasu, który na to poświęcą. Może dalej? Mechanika. Moim zdaniem mechanika jest rzeczą dosyć trudną do tego, żeby jej uczyć w grze, bo przeważnie, jeżeli chcemy, żeby jakaś czynność wykonywana przez gracza była czymś zupełnie innym dla postaci, to jest to chyba trudne do zaprojektowania w grze. To, o czym ja bym w tym przypadku myślał, to jakiś wariant mieszany, czyli częściowe nauczenie graczy mechaniki przed grą, a potem w początkowej fazie gry zaprojektowanie jej tak, żeby gracze chcieli, bądź musieli tej mechaniki używać, nauczyli się jej trochę, zanim przyjdzie do momentu, w którym ta mechanika będzie im naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. O takim wariancie mieszanym powiem jeszcze za chwilę. Często chcemy graczom przekazać informacje o tym, jak wygląda świat gry, co jest ważne dla fabuły. Często tych informacji może być dużo. Czasami podajemy im setting, czasami mają gdzieś historie fabularne, które wprowadzają. Czasami mają ogromne karty postaci, które przekazują dużo treści, ale nie wszyscy to lubią. Czy możemy to zrobić w grze? Bardzo często tak, wprowadzając jakąś postać jakiegoś NPC-a, który ten świat gry graczom przedstawi. Czy będzie to ogłoszenie, czy będzie to jakiś mentor, mędrzec. Jeżeli mamy taką dawkę fabularną świata, którą chcemy przedstawić graczom, chcemy, żeby ta fabuła była istotna w trakcie gry, to być może dla nich będzie bardziej angażujące, może będziemy mieli większą pewność, że to przyswoją, jeżeli ktoś mi to opowie w trakcie gry, a nie jeżeli będziemy, wiecie, zarzucali ich toną tekstu i nie dowiemy się, czy oni to przyswoili, czy nie, czy im się to podobało, czy nie. Czasem chcemy nauczyć graczy, żeby grali w konkretnym stylu. Możemy im dużo rzeczy o tym mówić, możemy wprowadzać ich w pewien klimat, możemy ćwiczyć pewne rzeczy na warsztatach, ale możemy też sami ten styl w trakcie gry pokazywać. Możemy to robić przez zmoderowane sceny w trakcie gry, możemy to robić przez ważnych NPC-ów, którzy zagrają pewną scenę, pokażą pewien klimat, pokażą pozostałym graczom, czy to jest wesoła gra, czy smutna, czy to jest podejście lekkie, czy raczej poważne. Albo możemy pójść jeszcze głębiej i jeszcze coś do tego dołożyć. Możemy być my mistrzem gry, który jest NPC-em, bądź który w jakiś konkretny sposób prowadzi naszą grę. Nie wiem, czy znacie taką grę Urewła Doms,
ekipy z Warszawy, czyli o wściekłych psach, która z jednej strony jest filmem gangsterskim, narzędziem gangsterskim, ale z drugiej strony twórcy pojawiają się w trakcie gry jako goście, którzy właśnie kręcą film niskobudżetowy i automatycznie prowadzają pewien klimat gry. Są w stanie zatrzymać scenę, powiedzieć zrób to inaczej, rzucić tym żartem, rozładować atmosferę i to przekłada się na wszystko, wszystko co się dzieje. Wariat mieszany, jak już zacząłem przy mechanice, możemy pewne rzeczy pokazać graczom, opisać, powiedzieć na warsztatach, sprawić, żeby pamiętali ich istotne bądź ważne do zagrania w trakcie gry i żeby nauczyli się mechaniki przed finalną, bardzo ważną sceną, przed końcem larpa. Po pierwsze, te rzeczy i tak się dzieją. Jeżeli uczycie graczy mechaniki, pokazujecie im coś, to oni często w pierwszej fazie gry tak będzie delikatnie, nie wiedząc czy można, próbują, sprawdzają, co się zadzieje, ale drugi, trzeci dzień gry albo końcowy akt to już sprawdzona mechanika. Możemy zrobić więcej, możemy konkretne sytuacje wymuszać, czy pokazywać, umieszczać w grze, tak jak na przykład robił to Battle Bus, który na ostatniej edycji miał małą wielką bitwę i wielką bitwę. Tak, mieliśmy małą wielką bitwę, która dużo rzeczy graczom pozwalała sprawdzić, prowokować im też trochę emocje, ale nauczyć, zobaczyć się jak to działa, poznać teren, tak żeby dzień później najważniejszy element larpa był przetestowany ich umiejętnością, żeby mogli dowiedzieć kolejny raz, żeby byli pewni, że to zadziała. I teraz ważne pytanie, na które wam nie odpowiem. Czy takie wciągnięcie warsztatów w grę to jest oszukiwanie graczy? Jeżeli nie powiemy im, że w ramach naszej gry będziemy ich czegoś uczyć. Nie wiem, zastanawiałem się długo. Ja nie miałem chyba jako gracz problemu z tym, że ktoś mi nie powiedział, że gra będzie mnie uczyła jakichś zasad czy umiejętności potrzebne do tego, żeby grać nią dalej. Mógłbym usłyszeć, że gra w grę, która nie ma warsztatów, nie uczy niczego gracza, jeżeli bym się bawił, to nie wiedząc tego do końca, myślę, że byłoby spoko. Czy uważacie, że graczom warto powiedzieć, że będziecie mieli warsztaty, wiecie, wciągnięte w proces gry? Czy będziecie uczyć czegoś graczy w trakcie gry i nie mówić im tego? To jest pole do dyskusji, możemy o tym pogadać. Ja myślę, że nie mam takiej potrzeby ani jako gracz i chyba jako twórca też, jeżeli coś zaprojektowałbym jako część mojej gry, to czy muszę podkreślić, że to tak naprawdę jest proces nauki i warsztaty? Zostawiam was z tym pytaniem. Ok, mam nadzieję, że trochę wam ten temat tutaj zaznaczyłem. To co mi się wydaje, że można zrobić z przekazywaniem wiedzy z warsztatami. Wydaje mi się, że są rzeczy, które można uzyskać, są rzeczy, które dzięki temu będą bardziej atrakcyjne dla gracza i dla nas, że będziemy bardziej mówili o grze, a nie o grze i o warsztatach i że są punkty, w których to może poprawić nasze gry, wydarzenia, które projektujemy. Natomiast ryzyko jest również duże, bo na pewno jest to trudniejsze. Są takie problemy, że dużo trudniej nam może być w trakcie gry zareagować, dużo więcej rzeczy może pójść tam nie tak. Czy się opłaca? Musimy próbować, musimy sprawdzać i zobaczyć, czy to naszym graczom daje lepsze doświadczenie, czy gorsze. Ja polecam, żebyście próbowali. Czas na pytania pozwolę sobie wam dać po pełnym bloku. Jeżeli będziecie chcieli wtedy pogadać na ten temat, to bardzo chętnie. Ja tu jestem do końca tego bloku. A teraz chciałbym wam serdecznie podziękować już za tę część programu. Mam nadzieję, że było to dla was wartościowe.